Cześć, witam Cię na kanale Różne Oblicza Piłki i chcę Ci powiedzieć, że Barcelona zwariowała. Barcelona w ostatnim meczu z Realem Valladolid była absolutnie szalona, piłkarzom wychodziło wszystko, strzelili 7 goli i roznieśli w pył. Real Valladolid, trzeba pamiętać o klasie rywala, że Real Valladolid to jest raczej ta dolna półka, jeżeli chodzi o drużyny z La Liga, ale jednak rozbicie jakiejkolwiek drużyny w takim wymiarze musi wzbudzać szacunek i podziw. Co się rzuciło w oczy? Przede wszystkim pressing. Było 7-0, 85. minuta na tablicy i Barcelona cały czas presowała zawodników Realu Valladolid. Cały czas chciała tę piłkę odbierać, cały czas chciała piłkę mieć, rozgrywać, naciskać i to jest ta pierwsza podstawowa zmiana, którą widać od momentu, kiedy Hansi Flick objął tę drużynę. Poza tą pierwszą połową z Valencją, która była tragiczna, to już w tych kolejnych meczach Barcelona gra na bardzo dużej intensywności i bardzo naciska swoich rywali. Druga rzecz to odpowiedzialność. W każdej formacji w Barcelonie są zawodnicy, którzy wnoszą do gry coś dobrego. Nie ma takiego jednego zawodnika, wokół którego ta gra jest zbudowana, chociaż jest jedna gwiazda oczywiście od początku tego sezonu, to jednak ten ciężar gry rozkłada się na wielu zawodników, przez co przeciwko Barcelonie gra się bardzo trudno, ponieważ oni są w stanie zaatakować i ze środka pola, i z lewej strony, i z prawej strony, zagrać dośrodkowanie w pole karne, rozegrać szybką akcję po ziemi. Barcelona gra w sposób bardzo różnorodny, przez co jest bardzo trudna do rozszyfrowania dla swoich przeciwników. Kolejna sprawa, asekuracja. Coś, czego w Barcelonie nie widzieliśmy od miesięcy. Barcelona często buduje sobie przewagę, czy to w akcjach ofensywnych, często mają przewagę liczebną nad rywalami, ale też, co ważne, w defensywie. Rzadko kiedy rywale mają sytuację 1 na 1 w defensywie. Często właśnie ci boczni zawodnicy schodzą bardziej do tyłu i asekurują swoich kolegów z obrony, dzięki czemu rzadko kiedy rywale Barcelony mają klarowne sytuacje, no i ta gra defensywna jest dużo bardziej uporządkowana. Kolejna rzecz na plus, otwierające podania. Nawet samo to spotkanie z Valladolid, pierwszy gol na 1-0, podanie Kubarskiego do Raphinhi, cudo. Podanie na 2-0, Jamala do Lewandowskiego, cudo. Na 5-0, Jamal podaje do Olmo, kolejne ciasteczko. Te otwierające podania to było coś, co siało spustoszenie w obronie Realu Valladolid wielokrotnie. Nie z każdych takich podań padały bramki, ale to była główna broń Barcelony. Zresztą nie tylko w tym spotkaniu, bo już w poprzednich meczach też widzieliśmy próby takich rozwiązań i widać, że nad tym drużyna Hansiego Flicka mocno pracuje i to może być jedna z największych broni Barcelony w tym sezonie. Nie można również zapominać o wielkim Brazylijczyku Raphinhi, który naprawdę jest w kapitalnej formie od początku sezonu. Najpierw Hansi Flick próbował go jako dziesiątki i on również tam prezentował się dobrze. W momencie, kiedy do drużyny dołączył Dani Olmo i Laporta zdołał go zarejestrować, no to Raphinha przeszedł sobie na bok boiska i tam również prezentuje się świetnie. W meczu z Realem Valladolid ustrzelił hat-tricka, dorzucił do tego asysty. Kapitalny występ Brazylijczyka, wychodzi mu wszystko, nie jest samolubny, technicznie prezentuje się bardzo dobrze, motorycznie też, gra zespołowo, ale przede wszystkim też jest w stanie pokazać siebie i dawać Barcelonie punkty, bramki i asysty. Kapitalna forma Raphinhi na początku sezonu. Warto też zauważyć to, jak dobrze w drużynę wkomponował się Dani Olmo. Dani Olmo wygląda w Barcelonie tak, jakby już grał od kilku miesięcy i funkcjonował w tym zespole. Olmo strzelił gola w debiucie w meczu z Rajowajekano. Strzelił też pierwszą bramkę w meczu Barcelony jako gospodarza. Co prawda wcześniej miał dwie nieudane próby, strzały w słupek, ale w końcu tę bramkę udało się zdobyć. Dani Olmo to jest zawodnik, o którym mówiło się, że być może nie jest potrzebny Barcelonie, bo są inne braki. Ja się z tym zgadzam, że są inne braki, jeżeli chodzi o inne pozycje, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że jednak w Barcelonie dużo zawodników jest takich, którzy zmagają się z kontuzjami. Do tych zawodników niestety też należy Olmo, ale jeżeli Olmo jest w formie, to daje temu zespołowi naprawdę dużo. Więc póki co Olmo naprawdę świetnie wkomponował się w ten zespół i moim zdaniem może dać jeszcze więcej dobrego. Teraz czas na sprawę polską, czyli Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski strzelił jedną bramkę, zaliczył jedną asystę, co prawda turbo przypadkową, ale jednak ta asysta w statystykach będzie widniała. Ogólnie rzecz biorąc nie był to jakiś rewelacyjny występ Lewandowskiego. Sześciokrotnie strzelał w kierunku bramki Realu Valladolid, dwa z tych strzałów były celne, dwa niecelne, dwa zablokowane. Tak jak powiedziałem wcześniej, zdobył jedną bramkę. Był aktywny w polu karnym, co widać właśnie na tej załączonej mapie. I tak to moim zdaniem będzie wyglądało, że w przypadku meczów Barcelony z tymi słabszymi rywalami Lewandowski bardziej zadomowi się właśnie w 16 i tam będzie szukał swoich okazji. Nie był to wybitny mecz Lewandowskiego, ale też trudno się do niego jakoś na siłę przyczepić. Grał na dobrym poziomie, być może nie wygrywał wszystkich pojedynków, zdarzały mu się niedokładności w podaniach, ale to co miał zrobić, to zrobił. Jego wkład w grę drużyny też był bardzo duży, więc ja oceniam ten występ na plus, tak jak mówiłem. Nie było rewelacji, ale nie było też źle. W skali od 1 do 10 to myślę, że tak 7,5-8 można Robertowi spokojnie dać. I teraz tak, jak spojrzymy na kadrę Barcelony, to tam jest jednak bardzo dużo młodych zawodników. Zawodników, którzy razem z tymi doświadczonymi prezentują się na początku sezonu dobrze, ale jeżeli ktoś by miał wyjść z ławki na ten moment i dać impuls, odwrócić wynik meczu, to ja na ławce takich zawodników póki co nie widzę. Jest spore grono zawodników kontuzjowanych i na dobrą sprawę nie wiadomo, kiedy oni wrócą do gry, a jak wrócą do gry, to nie wiadomo, w jakiej będą formie. Jeżeli Hansiemu Flickowi udałoby się jeszcze odgruzować Ansu Fatiego, to trzeba by mu było w Barcelonie postawić pomnik. Bo każdy zawodnik teraz dla Barcelony jest na wagę złota. Jeżeli wróci Fati w dobrej formie, jeżeli wróci Frenkie De Jong, jeżeli wróci Gavi, to ta drużyna może naprawdę osiągnąć w tym sezonie wiele. Ale równie dobrze mogą się posypać również inni zawodnicy. Kontuzje często łapie Pedri, często łapie Dani Olmo. Nie wiadomo też, jak to będzie w przypadku Lewandowskiego, który już swoje lata ma, oczywiście prezentuje się świetnie, ale nigdy urazów nie można wykluczyć. Tak więc moim zdaniem, jeżeli przyjdą te mecze co 3 dni regularne z mocnymi rywalami, no to Hansi Flick będzie miał spory ból głowy nad tym, żeby tę rotację dobrze zaplanować i żeby Barcelona na jakości nie straciła. Trudne to będzie zadanie, no ale zobaczymy, czy Niemcowi się to uda. Jeżeli tak, no to Barcelona w tym sezonie może naprawdę grać o trofea. Dobre wieści też płyną dla kibiców Realu Madryt po tej kolejce. Być może jest ich nieco mniej niż dla kibiców Barcelony, ale jednak trzeba odnotować dwie arcyważne rzeczy. Po pierwsze, przełamał się Kylian Mbappé. Francuz oddał do tej pory około 124 strzałów na bramkę rywali i w końcu trafił. Trafił dwukrotnie. Real Madryt wygrał z Betisem 2-0. Głównie dzięki Francuzowi, ale nie tylko. Do momentu bramki na 1-0 Real Madryt prezentował się tak, jak w tych wszystkich spotkaniach ligowych do tego meczu z Betisem. Gra Realu była wolna, było bardzo dużo niedokładności, było niskie tempo grania. Real nie mógł znaleźć sposobu, żeby na poważnie bramce Betisu zaskoczyć. Szarpał tam Mbappé, urywał się obrońcom, próbował strzałów z dystansu, ale one efektu nie przynosiły, ale nagle w drugiej połowie błysnął Fede Valverde. Fede Valverde to zawodnik, który moim zdaniem jest teraz w najwyższej formie w drużynie Carlo Ancelottiego. Cudowna asysta do Kyliana Mbappé. Gdyby nie ta asysta, gola Francuza by nie było i być może męczarnie Realu trwałyby nadal. Ale to, jak Fede piętką zagrał do Kyliana Mbappé, czapki z głów, kapitalna asysta Urugwajczyka. W momencie, kiedy Toniego Krosa w Madrycie już nie ma, to właśnie na Fede Valverde spadła największa odpowiedzialność za grę w środku pola Realu Madryt. Jest to zawodnik oczywiście zupełnie inny od Niemca i nie ma co od niego oczekiwać, że będzie Tonim Kroosem 2-0, bo nie. Fede jest innym typem piłkarza. Fede jest bardziej takim zawodnikiem box to box, czyli bardzo wybieganym, walczącym w obronie i w ataku, mającym kapitalne uderzenie z dystansu, ale to nie jest zawodnik, który będzie regulował tempo gry, tak jak Toni Kroos. To nie jest zawodnik, który będzie w stanie tak często uruchamiać boczne strefy boiska i napastników, tak jak Toni Kroos. Więc ta gra Realu jest inna niż w przypadku, kiedy Kroos jeszcze na boisku był, ale nie można na pewno pominąć wartości Fede Valverde na początku tego sezonu. Oczywiście w tym ostatnim meczu z Betisem pokazał, jak bardzo jest ważny. W tych poprzednich był też nieco przygaszony, ale Fede Valverde teraz jest moim zdaniem najjaśniejszą postacią w całej drużynie Realu. Być może to, że tak dużo mówię pozytywnych rzeczy o Valverde, jest też spowodowane tym, że brazylijskie skrzydła Realu są niestety w formie bardzo słabej. Ani Vinicius Junior, ani Rodrigo nie dają niczego pozytywnego drużynie Carlo Ancelottiego. Rodrigo gra bardzo, moim zdaniem, bardzo samolubnie. Te jego długie prowadzenie piłki, później niedokładność w rozegraniu, no jest irytująca. Vinicius Junior, no jego forma też przyjdzie, bo przyjść musi. No, zawodnik z takimi umiejętnościami technicznymi nie może zbyt długo grać na tak kiepskim poziomie, więc wydaje mi się, że ten Vinicius będzie z tą formą dochodził dalej. No a Kylian Mbappé trochę jak zagubione dziecko we mgle na początku tego nowego sezonu, ale się przełamał. Starcie Realu z Betisem to również wielkie starcie dwóch wielkich brazylijskich talentów, czyli Endrika i Vítora Roque. Vítor Roque dostał tych minut nieco więcej, ale totalnie mu ten mecz nie poszedł. Prezentował taką formę, jaką prezentował w Barcelonie. Natomiast Endrik dostał kilka minut od Ancelottiego, został wprowadzony w końcówce i miał jedną dobrą sytuację do strzelenia bramki. Bardzo podobną wykorzystał w meczu z Realem Valladolid. Tutaj się nie udało, ale Endrik to jest zawodnik, który jak wchodzi na boisko, to zawsze go z czegoś zapamiętujemy, więc moim zdaniem to wejście do drużyny Realu jak najbardziej na plus. Wniosek taki, że no niestety Vítor Roque jeszcze potrzebuje czasu, żeby się pokazać z dobrej strony w drużynie Betisu i mam nadzieję, że się pokaże, ponieważ był ogłaszany jako wielki talent i szkoda byłoby, gdyby on się faktycznie zmarnował. Natomiast Endrik, jeżeli nie dostanie więcej minut w kolejnym spotkaniu, już po tej przerwie reprezentacyjnej, no to ja szczerze mówiąc będę rozczarowany, ponieważ jeżeli mamy taką ofensywną trójkę w Realu w tak kiepskiej formie, mówię tutaj głównie o Viniciusie i o Rodrigo, no to szkoda tego Endrika trzymać tak długo na ławce. Jak widać, że ten chłopak w tej drużynie się odnajduje i notuje dobre wejścia, także apel tutaj do Carla Ancelottiego. Jeżeli oglądasz ten film, daj Endrikowi więcej minut w kolejnym spotkaniu. I już ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ten mecz Realu z Betisem, czyli rzuty karne. Real strzelił gola na 2-0 po rzucie karnym. Moim zdaniem tego karnego powinno nie być. Vinicius zaczyna nurkować niczym Mirosław Radowicz już przed kontaktem z bramkarzem Betisu. No i moim zdaniem karny niezasłużony. Ale. Wcześniej były jeszcze dwie okazje, moim zdaniem dwa faule, po których dwa przewinienia, po których Real powinien karny dostać. Pierwsze, ewidentna ręka obrońcy Betisu. No nie wiem, jak oglądając powtórki można karnego nie podyktować za takie zagranie ręką. Przecież to ani dystans nie był zbyt bliski, ani obrońca nie mógł być za bardzo zaskoczony. Oczywiście nie chciał celowo tą ręką zagrać, ale trzymając rękę w takiej pozycji, w takiej sytuacji, no trzeba się liczyć z tym, że piłka się od ręki odbije. Moim zdaniem karny ewidentny to po pierwsze, czyli Real powinien mieć karnego wcześniej. Drugi potencjalny rzut karny to faul na Danim Ceballosie. I teraz tak, Ceballos jest kopnięty, Może to jest miękki karny, racja, ale jednak jest to kontakt i jest to faul. No takie są przepisy, że w takiej sytuacji, jeżeli zawodnik jest kontakt w polu karnym, jeżeli zawodnik na skutek tego kontaktu upada w polu karnym, no to powinien być karny odgwizdany. Sędzia też tego nie gwizdże. I wreszcie w trzeciej sytuacji, tak jak mówiłem, Vinicius zaczyna już padać przed kontaktem z bramkarzem, no i sędzia daje karnego. No to jest La Liga. To jest La Liga, jeżeli chodzi o poziom sędziowania w Hiszpanii, to z jednej strony nie powinniśmy być zdziwieni, ale z drugiej strony, no jak? Jak do tego dochodzi? Jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Jak Ci się on spodobał, to zasubskrybuj kanał, zostaw łapę w górze. Napisz też w komentarzu, co Ty sądzisz o meczach Realu i Barcelony i jak Ty postrzegasz ten dublet Kyliana Mbappé, czy on pozwoli mu się odblokować i już teraz Francuz będzie ładował bramki w każdym meczu. Daj znać też, co sądzisz o formie Barcelony, czy uważasz, że przyjdzie moment kryzysowy, jeżeli tak, to kiedy drużyna Hansiego Flicka wytraci impet i zacznie przegrywać. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie.